Pokój i dobro. Moi kochani, kiedyś jeden z mądrych ludzi powiedział mi o tym, że im więcej prawa, tym mniej miłości. I dzisiaj mamy taki ciekawy przykład Ewangelii, gdzie faryzeusze próbują złapać Jezusa na łamaniu prawa i mają się wszystkiego. Najpierw widzą, że uczniowie zrywają kłosy, co powoduje, że zastanawiają się, jak tak można, skoro prawo mówi, że w szabat nie wolno zrywać kłosów. No i co z tego, jeżeli człowiek z głodu umiera? Co jest ważniejsze? Prawo czy miłość? A człowiek został stworzony przez Boga z miłości. Więc dla prawa pozwolimy człowiekowi z głodu umrzeć? A druga część Ewangelii mówi już o człowieku, który miał chorą rękę, uschłą rękę. Jezus zaprasza go po to, żeby go uzdrowić na oczach wszystkich. Ewangelia kończy się tym, że przeciwnicy Jezusa zastanawiają się, jak go pochwycić, żeby się go pozbyć, żeby go złapać i żeby go skazać na śmierć, za łamanie prawa. To nam pokazuje, jak miłość zostaje wypaczona przez prawo. A powinno być odwrotnie. Jezus to puentuje jednym zdaniem. Szabat został stworzony nie dla... Człowiek został nie stworzony dla szabatu, ale szabat dla człowieka. Bóg stworzył przede wszystkim człowieka z miłości, bo go kocha i pragnie miłością darowywać każdego człowieka i pragnie, abyśmy my również tą miłością żyli na co dzień z samymi sobą, z drugim człowiekiem i przede wszystkim z Panem Bogiem. A prawo, które dał nam Pan Bóg, ma służyć tej miłości. I teraz, idąc dalej w tym kontekście, niestety tak się składa, że my często zapominamy o miłości, a szukamy tylko prawa. I zobaczcie, jak ktoś kogoś nie lubi, to pierwszą rzeczą, jaką robi, jest to, żeby go złapać na czymś, w czym to prawo łamie. I skupiamy się zupełnie na czymś, co nie pasuje do końca, zapominając o tym, co jest najważniejsze. Jaka puenta, drodzy bracia i siostry? Prawo ma służyć miłości, a nie miłość prawu. I co za tym idzie? Skupmy się na tym, aby żyć miłością, którą dał nam Pan Bóg.